Cieszę się, że doczekali się Państwo przyznanego sprzętu do odbioru, który mamy dzień 29 października Anno Domini 2014. Poprzez weryfikację osób okazało się, że szczęśliwcami jest 30 rodzin, stąd też Państwo się zgłosili do nas. Jest to finansowane w ramach środków unijnych. Projekt został przygotowany przez moich tutaj współpracowników, pana kierownika Ryszarda Szwabowicza wraz ze swoim zespołem, a oczywiście są moi tutaj współpracownicy, pani sekretarz miasta, pani kierownik od spraw mienia gminnego i pan Piotr Stolarski od zamówień publicznych. Projekt ten został przygotowany i został, jest obecnie realizowany. Szczęśliwcami najpierw zostały placówki oświatowe, stąd też Państwo na pewno mają dzieci korzystające ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Są pięknie wyposażone sale komputerowe, najnowocześniejszy sprzęt komputerowy, stąd też dzieci będą mogły korzystać z tego sprzętu. Natomiast wybrana grupa osób, 30 osób, otrzymuje sprzęt komputerowy. Program ten się nazywa Internet Szansą Rozwoju Mieszkańców Gminy Miasta Pionki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion, program operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. A ja przekażę to. Także jest to przygotowana umowa. Oczywiście jest z mojej strony podpisana. Pani oczywiście złoży podpis szacowny. Gratuluję i proszę korzystać ze sprzętu komputerowego i myślę, cała rodzinka przyda się na pewno. Życzę wszystkiego dobrego. Proszę bardzo. I ten sprzęt komputerowy, proszę, no on jest. O, nie jest taki ciężki, ja udźwignę, to może tu postawię. Proszę, proszę bardzo. To. Za komórkowy czy inną czynność to trwa umowa, przygotowanie to. Przede wszystkim gratuluję jeszcze raz wszystkim, którzy otrzymują ten sprzęt. Proszę szanować, bo to jest sprzęt, umowa, użyczenie. Sprzęt Państwo otrzymują i proszę pilnować, no bo ma określoną wartość. Wartość, może tutaj szczegóły, może powie pan kierownik Ryszard Szwabowicz, żeby o szczegółach takich pomocnych, a każdy z Państwa zostanie, podpisze umowę, otrzyma sprzęt komputerowy i szczęśliwy wyjdzie z Urzędu Miasta. A przepraszam, to... panie burmistrzu, chciałam się spytać, a to jest prawda, że my po 5 latach musimy to zwrócić? To już pan kierownik wszystko wyjaśni, dlatego ja już szczegóły nie będę opowiadał, prawda? Dobrze? Także bym prosił. Proszę Państwa, tak jak mówiłem, zabierze nam troszkę czasu, ja może przybliżę, co to jest za sprzęt, jakiego rodzaju jest to umowa. Sprzęt jest wyprodukowany przez firmę Dell. To jest model OptiPlex 3011, model all-in-one, czyli w tym ekranie jest cały komputer, tak mówiąc kolokwialnie. Jest klawiatura i myszka. Również obejmuje cała dostawa dla Państwa, dostęp do internetu przez okres 5 lat nieodpłatny. Umowa jest typu umową użyczenia na okres 5 lat i po 5 latach ona się kończy, a Państwo być może oddacie ten sprzęt, a być może nie, bo za 5 lat się zastanowimy, czy ten sprzęt odsprzedamy Państwu po cenie 5-letniego użytkowania, czy przedłużymy umowy i to kwestia będzie decyzji za 5 lat przez burmistrza miasta.